Dzień dobry w dzisiejszym, ale zaraz odcinku nie z Craft Cube, bo widzicie, słuchajcie, widzowie, mam swój serwer. Jak pewnie niektórzy wiedzą, jeszcze pamiętają stary Saturnus. Dobra, już widzę spoiler. Zmieniłem. Ja od już paru miesięcy dla kolegów prowadzę taki serwer z Minecraft. Prowadziłem na Saturnusie, ale powiedziałem nie i się przeniosłem na inne hosty. I upgrade'uję tam 1.6 bodajże, w 6 miesiącach jest 1.15. I o co w tym chodzi? Dlaczego ta wersja? Dlaczego tak w ogóle robię? Czemu nie najnowszą? Żeby... O to chodzi tutaj, że ja po prostu raz na jakiś czas upgrade'uję trochę. No, żeby po prostu było więcej, jakby to powiedzieć, żeby po prostu ciekawie. A tutaj raz na jakiś czas po prostu no, wprowadzam jakiś update i no... Raz na miesiąc, dwa, raz, trzy. I no... No sobie musicie sami patrzeć, bo jest nowa edycja wtedy i czasami kasuje, czasami nie kasuje mapy, więc no to też trochę tak zależy, ale dobra. Czemu akurat warto grać na moim serwerze? Zaraz wam opowiem. No i się pytacie, czemu mam dwa serwery, bo ten jest do snapshotów, ale wam to nie pokażę, to jest taki mój prywatny, niestety tu jest snapshoty, wiecie no. Ale tu jest prawdziwe IP mojego serwera. Proszę, zapoznajcie sobie teraz filmik i zobaczcie, jakby ktoś chciał dołączyć. Bez 24/7 i dołączę. Poczekajmy chwilę, teraz. Okej. Pewnie się pytacie, Oskar, coś ty narobił? Co to jest za obraz nędzy i rozpaczy? Dla mnie to jest piękna melodia. Nie tak, jak się spełnicie, to będziecie mieć coś takiego, jak tutaj. O kurde, gdzie ja jestem? Dobra, uciekam. Uciekniecie przed liderami, które jest tam. Spróbujcie ucieknąć, jak nie, to po prostu... Dobra, nie gram już na tym serwerze. Idę po inny. U mnie tak, jest taki plus. Nie ma żadnych rank, nie ma niczego. Nie ma żadnych mikrofonów na razie, ale nie ma. Są edycje, jak już mówiłem. Znaczy nie, dobra, nie edycje. Wolę po prostu no, zniszczenie mapy, po prostu tam nową wersję. O! Jakby mi się coś tam popieprzyło, żeby wiecie, zrobić nową. No dobra, ja się zapytacie, czy ona jest non-premium. Nie wiem, ale szykujcie się. Ja tak muszę powiedzieć, że ja nie polecam graczom, którzy nie mają non-premium, mają Aternosa czy coś w tym. Znaczy mają, wiecie, T-Launchera. Nie grajcie na moim serwerze, bo za jakiś czas mogę zmienić tajem i będzie premium. Czemu? Bo to jest serwer dla premium. I... No, w sumie dla ludzi, którzy mają Minecrafta, a nie pirata, nauczcie się. To jest Minecraft pirat, a nie non-premium, nie ma coś takiego jak non-premium. Premium jest po prostu Minecraft normalny i piracki. Przez co właśnie kiedyś myślałem, że ja mam jakieś non-premium. Naprawdę, była taka sytuacja. Ale mam premium, no. Słuchajcie, ten serwer jest dla cheaterów. Więc śmiało wszystkie haksy testujcie. Zbity, entity, nie entity. Jeśli działają, to możecie. Jeśli nie, to no sorry, ale to zależy chyba od hosta. Też jak spróbujcie swoich sił hakerskich. Ogólnie dlaczego warto ten serwer wybrać? Jest dobry do rozwałki. Tyle o nim mogę powiedzieć. Jest naprawdę dobry do rozwałki. Mam procesor Ryzen 9 na serwerze i naprawdę dobrze działa. Rzadko wyrzuca. Spoczę w Ice Hoście, jakby ktoś po... Taka kryptoreklama, polecam. Bardzo... Mają dobre te hosty. To nie może nie są najlepsze, ale mogę nawet mieć sobie stronę założyć własną internetową. Naprawdę wiele hostów testowałem, między innymi Zenciaka. Też mógłbym kiedyś jakiś odcinek zrobić nawet. Bo można się w tym załamać zdrowo. Ale dobra. Tu jest dużo wszystkiego, dużo silników, są snapshoty, nie snapshoty, jest vanilla, który ja pożyczam, będę tutaj, że paperów tego, czysty Minecraft. Oto tutaj właśnie u mnie chodzi, to jest czysta anarchia, takie tubi-tubi, tylko co gdyby było nowsze. Czyli byłaby edycja. Co tubi-tubi takie, tylko że z edycjami. Mam sobie kreatywa i sobie latam. Więc tak, wszystkie cheaty są dozwolone. Tak w ogóle to... W takim razie, Oskar, po co grać na twoim serwerze? No skoro, kurczę, no... Mam już pewnie 10 innych i grać, jak nie wiem, już te remisy, czy
co pewnie gracie wieczorami, jak pewnie połowa świata, zarywacie te noce, a potem się dziwicie, że jedynkę, kurde. Ale ja no żartuję, no to każdy chyba z nas czasem robi, ale okej. Zobaczmy tak szczerze, dobra, tutaj mam sobie kreatywa, nie wiem, co włączyłem, ale czemu warto na moim serwerze? Znaczy się postać, że resetuje, wszystko się resetuje. Też się pewnie zapytacie? Kurczę, samolot. Już. Nie no, zawsze zagrała wysilek, musi przelecieć. Dobra, czemu mam czerwony nick? Bo sobie zrobiłem team admin, wiecie. Żebym się czymś wyróżniał. Po tym możecie rozpoznać, że ja jestem właściwym Oskarem Forysiakiem, bo może wyjść jakaś podróba. Możecie mnie tutaj spotkać, sobie ze mną pogadać, jakiś na tym nosie. Tylko że plus jest taki, że... Dobra, plus jest taki, że... Możecie po prostu ten... Kamienny słup, proszę. Plus jest taki tutaj, że... Już kurde, nie no. Mogę mówić, kurde. Dobra, plus jest taki, że możecie wyłączyć w każdej chwili. I tak już połowa hostu to ma. Więc teraz takie moje pytanie. Co mnie skusiło, żeby tego hosta wybrać? Przecież jest 500 innych w Polsce. Dlaczego ten host? Takie dobre pytanie, mógłbym wam polecić. Pierwsze, mała cena. Ten serwer kosztuje mnie 7 zł miesięcznie. Na najniższym pakiecie. Z Europy jest, jakby co. I planuję sobie na Sand zamiast... Nie wiem, technika, jak się nazywa. Ten akurat zmienić sobie na sand, bo żeby był dla was lepszy, ale już wam coś powiem takiego. Mój serwer ma 1,5 GB RAM. Procesorów, znaczy nie procesorów, wiecie, mi tego, a nie ważne, Powerpore to było, prawda? Mam, no nie całe, bo mam 0,75. No, zmianę całego jednego, ale no serwer jest ogólnie całkiem dobry jak na tani. Ma 2 GB aż miejsca. A sam chyba ma 5, więc możecie sobie tu niszczyć, naprawdę niszczyć. Ja tu robiłem dużo eksperymentów i w najlepszym razie to się na chwilę serwer zawiesił i po chwili się sam włączył, więc na nie musicie włączać serwer od nowa, bo się sam włączy. Nie wiem, co się wam tutaj stało. Rzadko są jakieś lagi. Naprawdę. Ten elytron jest to przyjemność. Będę tą wersję jeszcze zmieniał na 1.15.1, 2 na pewno, też będę poprawki dawał w czasie, więc patrzcie, obserwujcie. Co wam jeszcze mogę powiedzieć, że ogólnie to jest naprawdę dobry host. A teraz tak, o moim serwerze. To ciągle nie macie argumentów, przez takie pełno serwerów, przez to możecie sami takie zrobić, ale jedno jest czegoś, czego nie spotkacie na innym. Mnie. I to jest ta cała magia. Więc jakby ktoś chciał sobie ze mną pograć, ktoś by chciał coś, nie wiem, dostać się parę staków TNT, to nie wiem, że i tak pewnie nikt nie będzie chciał grać. Chociaż muszę wam przyznać, że jest taka inna fajna rzecz, jak pierwszy gracz wchodzi. Miałem tak grę na ten nosie i szczerze powiem wam, że to jest chyba jedna z najpiękniejszych chwili życia. Więc jakby ktoś chciał sobie pograć ze mną, proszę, do 20 osób można wejść. Chociaż w życiu to pewnie będzie grać normalnie, nawet chyba jedna osoba. No słabe, no, mój serwer jest, ale jakby ktoś chciał sobie pocitować, to możecie sobie posprawdzać. Będę szczery. A po prostu sobie ponagrywam z mojego serwera. I ogólnie mam też starą wersję, bo normalnie grę na 1.15 w tym roku. 2000 jest 23, gram na 1.15 2019. Więc tak, tutaj będę sobie co jakiś czas aktualizował po prostu, no o to tutaj chodzi. W sumie cały fan tego serwera jest taki, że grałem po prostu na nieaktualnych wersjach. Znaczy po prostu, nie wiem, stary Minecraft, taki starszy. Nie wiem, tak sobie, po prostu ja to go po malutku rozwijam. Teraz to lepszy się ten serwer robi, teraz hosty płatne. Dlaczego wam, teraz tak, pogadajmy o hostingach. Macie problem i chcecie jakiś może szybki darmowy hosting, nie? Bo to też się zdarza, że po prostu mam 7 zł miesięcznie, to no was
wasze kieszonkowe wynosi 20, co musicie jedzenie jeszcze jakieś skołować i coś inne. I tak już po pierwszym dniu wam nic nie zostaje, więc... Albo wam rodzice nie pozwalają na gry, więc... Mam dla was super pomysł! Jest taka pewna strona... Sekunda, wyjdę. Pokażę wam. Jeśli się nie pomyliłem. I na tej stronie, taka kryptoreklama, to jest amerykańska, ale tam można sobie mieć za darmo serwer, 24 godziny, tylko trzeba co 2 dni renew for free. Ale naprawdę dobre, ja z tego korzystałem na tą chwilę. I wszystko gra, tylko no cena amerykańska, więc potem jakby ktoś chciał płacić za serwer, to polecam sobie tutaj. Bo można nawet mieć tutaj sobie 2 serwery, właśnie tak jak ja, jeden taki testowy do snapshotów, a drugi to... no taki dla widzów i... O, teraz lag. No znowu. To się zdarza. Wiecie co? Wam jedno powiem. Zauważyłem tak w ogóle, że jest pełno hostów i... Też nie macie pewnie pojęcia, który wybrać. Nie wiem, chcecie jakąś dobrą cenę za dobre rzeczy, tak? Chcecie mieć dużo wszystkiego, całkiem dobrą cenę, to wam powiem tak, że naprawdę to jest dobry. I może kiedyś nawet nagram film o tym zęciaka, bo teraz sobie zrobił projekt i powiem wam, że się załamałem. Tylko tyle wam zdradzę. Bo chciałem przenieść pistoła amerykańskiego na to. I szczerze, na zęciaka i powiem szczerze, że... Nie. Ale po prostu nie. Znaczy, jakby mnie ktoś w ogóle krytykował w komentarzach, to nie, że coś, że ma słabe te serwery. Serwery ma dobre, jest inny trochę taki powód. Ale to później. Ogólnie to ten hosting jest też jeszcze fajny pod jednym względem. Można sobie zrobić własny sklep. I to jest koc. Słuchajcie. Chcecie coś czerpać korzyści własne? No nie stać do końca, no byście chcieli... Ten serwer jakoś też, no aż tak dużo z tego nie płaci, nie wiem, płacicie 40 zł, a chcecie płacić 30. No to otwieracie swój sklep, tam można otworzyć, nie testowałem tego, może coś takiego kiedyś zrobię. Ale ostrzegam, to będą rzeczy na edycję i bardzo tanie zrobię. Jak będzie można po groszach, to zrobię chyba po groszach. Bo, no tak ogólnie to, nie no muszę przyznać, że to jest fajne. Ogólnie te serwery są mega fajne. Bardzo są dobre, późniejsze, lepsze pakiet mają obronę pilota to samo. Znaczy jak to Fire Shield i inne takie. Chyba już nawet następny Sand. Mój jest, no widzicie no. Mój jest słabiutki. Ja wam polecam to, nawet jak macie jakichś, nie wiem, 2 przyjaciół i byście chcieli sobie pograć Rilut na Javie. To łatwo tutaj utworzyć whitelist i sobie z nimi po prostu grać, albo sobie pozapraszać kolegów z klasy, nie wiem, z 4-5 i sobie z nimi grać na takim czymś, bo to jest naprawdę dobre, na ten pakiet za 7 zł, naprawdę całkiem możliwości jest. Dobra, ja już nie będę taką kryptoreklamą, bo opowiadam trochę o moim serwerze. Więc tak, jakiś taki główny powód, żeby tutaj zagrać, to jest jeden i to bardzo prosty. Nie ma zasad, nie ma żadnej kolejki, nie ma żadnych mikropłatności, takich, które były, może będą jakieś ułatwiające grę. Nie kity. W sumie to będzie taki pewien na tej stronie, jeśli gdzieś bym sobie zrobił. Ale nie chodzi o to. Szczerze, polecam na ten hosting. I ogólnie, mój serwer, no nie wiem, czy mam wam polecać, bo szczerze, no to dobry to nie jest, no. Nie oszukujmy się, nie mam nic takiego, co jest. Nie mam Skywarsów, Bedwarsów i innych pierdyliardów kopii Mony SMP i innych rzeczy. I Cash SMP, jakieś tam jeszcze SMP, jeszcze inne tam Anarchie, dupy, nupy, inne pierdyliardy. Mam tylko zwykły survival, więc... Dobra, ale jeśli ktoś chce tak na serio zaczerpnąć jakiejś klasyczności, czy takiego zwykłego survivala, takiego zwykłego, bez żadnych jakichś tam komend, niczego, kosmetyków, niczego takiego, to zapraszam tutaj, bo tu się mega przyjemnie gra, jeśli chodzi o takie, bo klasyka, no, tego już dzisiaj nie ma. Ale nie musicie grać szczerze. No, ale chcę wam polecić najbardziej to właśnie ten hosting.
Jakbyście chcieli, to właśnie możecie wejść na mój serwer, ale nie zmuszam was przez nigdy niczego. Dobrowolnie. No i co jeszcze mogę powiedzieć, no. Że polecam Ice Host i ma naprawdę dobre ceny. O, nowa edycja RFSMP. Super, przyjdę. Nie no, żartuję. Ciekawe, kiedy będzie jakaś tam survivalu czy coś. Wypuszczą pewnie. Dzisiaj jest też ten, bo Minecraft Live, bo jest 15. A nie wiem. Dobra. O, to są tak moje, przy okazji, to są moje światy. Nie pytajcie, o co z tym chodzi. Wiecie co? O. Nie, załaduję. Może ktoś to kojarzy. Jeśli ktoś kojarzy tą nazwę, to jest weteranem mojego kanału. Bo chodzi tu o pewną nie do końca udaną rzecz. Ale dobra. Tak się siak. Dobra, widzę do lobby, to będzie fajne. Dziękuję wszystkim za oglądanie. I chciałabym powiedzieć tu parę słów. Jeśli ktoś ma właśnie jakiś dylemat, to polecam Ice Host sobie wypróbować. Można za darmo serwer na 2 godziny. Ale to nie zawsze jest niestety, więc jakby ktoś chciał, to można na 7 dni za 2 złote, jak ja sobie zrobiłem, wykupić i przekonać się, a potem dalej płacić. Tak się polecam wszystkim hosty, ten hosting, Ice Host, polecam. I no nie będę więcej pierdolił o moim serwerze. Po prostu jak ktoś chce sobie pograć w starym, klasycznym Minecraftie, to może. Mam parę argumentów, cheaty i inne takie, wiecie. Jak ktoś chce ma jakieś nowe cheaty i chce je przetestować, to może zobaczyć, czy działają tutaj u mnie. No i też jeśli ktoś ma Minecrafta non premium, to lepiej niech nie gra na moim, bo niech się nie zdziwi, jak pewnego dnia nie będzie mógł zagrać. Okej, życzę wszystkim miłego dnia.